Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Spośród wszystkich amerykańskich samolotów bojowych, znanych wszystkim miłośnikom lotnictwa, nie sposób pominąć słynnego A10, o którym jakiś czas temu na kanale pojawił się osobny materiał. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć co nieco o samolocie, który rywalizował za 10, a mianowicie o Nordtropie YA9. Ponieważ wymawianie nazwy Y-9 może być trochę problematyczne, to w dalszej części materiału będę stosował zamiennie Y-9 i po prostu A9. Podobnie jak w przypadku samolotów A-10 po zakończeniu działań wojennych w Wietnamie Amerykanie zaczęli poszukiwać nowego samolotu szturmowego zdolnego do zniszczenia różnorodnych celów naziemnych. Nie powinno to dziwić, bo w niedalekiej perspektywie Amerykanie brali pod uwagę wybuch Pełno skalowej wojny w Europie, gdzie można było spodziewać się dziesiątek, jeśli nie setek, radzieckich czołgów, które jeden za drugim będą toczyły się z Niemiec wschodnich aż do Loary i potem dalej na zachód. Takie przynajmniej były plany, bo jak byłoby z realizacją owego planu, trudno powiedzieć. Opracowany w ramach konkursu na nowy samolot szturmowy Samolot A9 był ciekawą konstrukcją. Miał jednak wiele wad, które wpłynęły na to, że to jednak A10 wyszedł zwycięsko z rywalizacji. Samolot A9 był całkowicie metalowym górnopłatem z klasycznym usterzeniem. W konstrukcji samolotu zastosowano struktury plastra miodu. Samolot otrzymał duży statecznik pionowy i stateczniki poziome o dużym wzniosie. Do napędu samolotu wykorzystano dwa silniki turbowentylatorowe Lycoming YF102LD100 o mocy 33,4 kN każdy. Były to całkiem niezłe jednostki napędowe, wykorzystywane chociażby w samolotach bombardier Challenger 600. Do dnia dzisiejszego te jednostki napędowe wykorzystywane są głównie w samolotach pasażerskich. Jednakże już na bardzo wczesnym etapie produkcji stało się jasne, że nie jest to najlepsza jednostka napędowa dla tej maszyny i zaczęto Rozważać zastosowanie innego silnika, na przykład tych, które montowano w konkurencyjnym A10, ale pojawiła się także koncepcja zastosowania zupełnie innego silnika, którego konstrukcja opierała się na silnikach stosowanych w śmigłowcach CH47. Taka instalacja silników, jaka została zastosowana w Northropie A9, czyli umieszczenie ich w gondolach, wmontowanych w płaty, nie była najszczęśliwszym rozwiązaniem dla samolotu szturmowego, ale wszystko wskazywało na to, że Northrop jednak da sobie radę. Samoloty Y9, podobnie jak rozwijane równolegle Y10, otrzymały silnie opancerzoną kabinę pilota. Maszyny miały Klasyczne podwozie złożone z trzech goleni i w przypadku YA9 te golenie chowały się do wnęki w kadłubie oraz dwóch wnęk w obudowach wlotów powietrza do silników. Samolot wyglądał dosyć ciekawie i spisywał się całkiem nieźle. W toku konkursu zorganizowanego przez US Air Force zapadła decyzja o dopuszczeniu do ostatniego etapu konkursu na nowy samolot szturmowy właśnie dwóch maszyn. Pierwszą z nich był YA10, drugą a9. Według niektórych źródeł, samoloty te nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem ze strony wojska, które liczyło, że podobnych samolotów po prostu nie będą musieli wykorzystywać, ale ostatecznie stanęło na tym, że program będzie doprowadzony do końca. Zresztą z tym brakiem zainteresowania to też nie było do końca tak, bo najwięcej uwag w tej sprawie miała Komisja Senacka, która dopytywała, czy to na pewno potrzebne, bo to jednak drogo wyjdzie i generalnie trochę marudziła. Tak czy inaczej ostatecznie sfinansowano budowę czterech prototypów. Dwóch prototypów A9 opracowanego przez wytwórnię Northrop i dwóch A10. Samolot YA9 został oblatany 30 maja 1972 roku i od razu zyskał sobie bardzo entuzjastyczne recenzje. Szybko przystąpiono do budowy drugiego prototypu, który został oblatany w sierpniu tego samego roku. Maszyna latała jak rasowy myśliwiec i była dobrą platformą bojową, zdolną do przenoszenia różnorodnych środków bojowych. Samolot był początkowo uzbrojony w działko M61 Vulcan kalibru 20 mm, ponadto posiadał 10 punktów podwieszenia i mógł w odmianie podstawowej przenosić 7300 kg uzbrojenia, w skład którego wchodziły między innymi pociski ziemia-powietrze AGM-65 Maverick. Władze firmy Northrop po zebraniu raportów przedstawionych przez swojego pilota testowego czuły się już prawie pewne zwycięstwa. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Program testów porównawczych rozpoczął się w październiku 1972 roku i potrwał do początku grudnia 1972 roku. Rezultat testów stanowił olbrzymie zaskoczenie dla wytwórni Northrop, która była przekonana, że całkowicie spełnia wymagania sił powietrznych, a skoro tak, to na pewno wygra. Zaskoczenie było wielkie. Oczywiście nie oznaczało to wszystko, że prototyp prezentował już skończoną wersję tego samolotu. Zarówno w przypadku samolotów A10, jak również w przypadku projektowanego samolotu A9 przewidywano możliwość wprowadzenia pewnych zmian. Podstawowym problemem było wprowadzenie na wyposażenie nowego samolotu szturmowego działka kalibru 30 mm GAU-9 Avenger. Dostawy działka nie były jednak możliwe do zrealizowania na czas, dlatego też na czas testów prototypów oba samoloty otrzymały działka M61 Vulcan kalibru 20 mm. Na tym jednak nie koniec, bo już na etapie projektowania obu samolotów do współpracy zaproszono. Pilotów SkyRiderów, którzy mieli za sobą służbę operacyjną w Wietnamie. Piloci latający na maszynach nazywanych potocznie Sandy, wielokrotnie wskazywali, że najważniejszą cechą samolotu przeznaczonego do prowadzenia działań szturmowych powinien być duży zasięg. I pod tym względem YA9 przedstawiał się całkiem nieźle, gdyż w jego przypadku wychodziło tam ponad 6000 km. W przypadku A10 było to tylko 4148 km. Kolejną przewagą A9 było zachowanie się samolotów w powietrzu. A10 był całkiem niezły, ale w porównaniu z A9 latanie na nim przypominało nieco wykonywanie lotów na dużej cegle. Podczas gdy A9 był od samego początku opisywany przez wszystkich jako maszyna charakteryzująca się zwrotnością przywodzącą na myśl myśliwiec. Generalnie podczas prac prowadzonych przez Northropa starano się zebrać wszystkie pozytywne cechy trzech najbardziej znanych samolotów szturmowych II wojny światowej i jednego najbardziej znanego samolotu szturmowego wykorzystywanego przez Amerykanów w Wietnamie i wcześniej w Korei. Tymi samolotami, które starano się połączyć i skopiować, a następnie włożyć w ciało zdane jako A-9 były radzieckie Iły-2, niemieckie HS-129 oraz oczywiście wspomniane już wcześniej Skyridery. Generalnie niektórzy mówią o tym, że podczas projektowania YA-9 i... A10 wykorzystano doświadczenia słynnego niemieckiego asa nurkowców Hansa Ulricha Rudla. Generalnie postaci nie tylko bardzo kontrowersyjnej, ale i dość delikatnie mówiąc, niefajnej, jeśli chodzi o poglądy. Natomiast jest to raczej pewien mit, który narósł wokół programu budowy samolotów szturmowych w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze, Rudel był nie tyle pilotem szturmowym, ile pilotem bombowca nurkującego w umyśle rudla istniały tylko sztukasy i ataki z lotu nurkowego, a do tego ani A9, ani A10 nie projektowano. Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę entuzjastyczne opinie inżynierów zaangażowanych przy budowie samolotów, bardzo pochlebne opinie oblatywaczy oraz pilotów, z którymi konsultowali się przedstawiciele Nortropa, do samego końca wydawało im się, że wszystko pójdzie jak po maśle. Było jednak kilka drobnych problemów, które zadecydowały o tym, że to jednak A10, który na początku wydawał się znacznie gorszą platformą, ostatecznie zwyciężył. Pierwszym wątkiem, o którym trzeba było powiedzieć, no to silniki. Już wcześniej o tym wspominałem. Druga sprawa to sam projekt, w którym pewne elementy nie do końca pasowały do koncepcji budowy samolotu szturmowego. Pomimo tego dominowały jak już wspomniałem, bardzo optymistyczne nastroje. Samolot w końcu został załadowany na pokład maszyny transportowej i pocichu dostarczony do bazy Edwards, gdzie miały zostać przeprowadzone testy porównawcze z konkurencyjnym A10. Na marginesie to trzeba powiedzieć sobie otwarcie: Y9 wyglądał na pierwszy rzut oka znacznie lepiej niż konkurent. Jak powszechnie wiadomo, jeśli coś dobrze wygląda, to musi też dobrze latać, a mi prywatnie a9 na pierwszy rzut oka przypomina P80 Shooting Star, czyli jeden z ładniejszych według mnie amerykańskich samolotów myśliwskich z początku zimnej wojny i końca II wojny światowej. No niestety, czy to się komuś podoba, czy nie, wojskowe konkursy to nie jest konkurs piękności i nie decyduje tutaj estetyka samolotu, ale inne kwestie. Duże znaczenie dla przebiegu konkursu na nowe samoloty szturmowe miały także kwestie, nazwijmy to, finansowe. Pomijając już koszty produkcji pod tym względem A10 znacząco przewyższał A9, to trzeba wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie, a mianowicie, Amerykanie chcieli zachować istnienie i funkcjonowanie większości swoich zakładów lotniczych, które po wojennych latach 60. wchodziły w lata 70. ze sporymi problemami. Generalnie amerykański przemysł w latach 70. nie przeżywał swoich najlepszych lat i było to widoczne zwłaszcza na początku lat 80., kiedy to dało się już odczuć naprawdę poważny kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, z którego zaczęto wychodzić w czasach prezydentury Reagana. Wytwórnia Northrop nie miała w latach 70. Poważniejszych problemów finansowych, i wydawało się, że jej położenie jest całkiem niezłe. Podobnie, przynajmniej w teorii, wyglądało położenie zakładów odpowiedzialnych za opracowanie A10. W praktyce sytuacja firmy była bardzo zła. Wydawało się, że jeżeli Farchild nie wygra konkursu na samoloty szturmowe, to firma po prostu plajtnie. Generalnie firma Fairchild. Wygrała konkurs na samoloty szturmowe, ale uwaga, uwaga, nic to nie dało, bo firma i tak splajtowała. Problem polegał na tym, że Northrop wydawał się być w znacznie lepszej kondycji finansowej. No właśnie, wydawał się być, bo obie firmy pod względem finansowym nie stały zbyt dobrze. W przypadku YK9 największym problemem okazał się jednak silnik, a raczej cały zespół problemów z nim związanych. Pomijając już niezbyt korzystne rozmieszczanie jednostek napędowych w płatowcu, to trzeba było jeszcze wspomnieć. O jednej kwestii. Siły powietrzne nie były zachwycone zastosowanym silnikiem i bardziej podobało im się zastosowanie silników TF-34, które trafiły do samolotów Y-10. W tych warunkach okazało się, że po testach największym zwycięzcą były samoloty A-10 i to trochę zdenerwowało zakłady Northrop, które liczyły na dużą serię produkcyjną. Próbowano naciskać na amerykańskie władze wojskowe, sugerowano, że można przecież budować równolegle dwa samoloty w mniejszych seriach i później zobaczy się, jak to będzie wszystko funkcjonowało. No niestety, Amerykanie byli nieprzejednani. Z tego wszystkiego, z tych wielkich nacisków wyszło wielkie nic, ale zainteresowanie dwoma samolotami nadeszło z najmniej oczekiwanej strony. Firma Northrop... Mogła nawet przez chwilę poczuć się moralnym zwycięzcą tego konkursu. A mianowicie, zainteresowanie dwoma prototypami YA9 nadeszło ze strony NASA, której władze wyraziły chęć przeprowadzenia pogłębionych testów obu maszyn. Oba prototypy załadowano na pokład samolotu transportowego C8 Buffalo i dostarczono do centrum. Testowego prowadzonego przez NASA i firmę Boeing, gdzie przeprowadzono pogłębione testy obu prototypów. W sumie powstały tylko dwa egzemplarze A9. Pierwszy z nich trafił do składu sprzętu w bazie Edwards. Maszyna ta nosi numer seryjny 711367. Natomiast drugi samolot prezentowany jest obecnie w Marchfield Museum w Kalifornii. Maszyna prezentowana w Kalifornii nosi z kolei numer seryjny 711368. A teraz w ramach naszego dzisiejszego spotkania przyszła pora na garść danych taktyczno-technicznych. Samochód miał 17,37 metra rozpiętości, 16,31 metra długości oraz 5,44 metra wysokości. Jego powierzchnia nośna wynosiła 53,88 metra kwadratowego. Masa własna samolotu to 10467 kg, a maksymalna masa startowa 18 958 kg, ale można to było jeszcze trochę podkręcić, chociaż w Stanach Zjednoczonych nie praktykowano lotów na przeciążonych maszynach, nawet podczas testów ze względów bezpieczeństwa. Po drugiej stronie barykady w związku radzieckim wyglądało to trochę inaczej, zwłaszcza podczas działań wojennych. Tam maksymalny udźwig samolotu czy maksymalna masa startowa samolotu to były takie ogólne wytyczne, jeśli wiecie o co chodzi. Prędkość maksymalna samolotu YK9 dochodziła do 837 km na godzinę, pułap maksymalny to 12200 m. Jeśli chodzi o zasięg, to już tą kwestię dzisiaj poruszaliśmy. Generalnie YK9 pod względem osiągów był ciut lepszy od A10. Na przykład dowód na to, że YK9 był lepszy, no to prędkość maksymalna YK9 była o 4 km na godzinę większa niż w przypadku A10. Oczywiście żart. Wolę uprzedzić, bo nie każdy kuma. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów. Za pośrednictwem wirtualnej kawy, Patronite'a i YouTube'a jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.